Siema, siema. Dzisiaj jesteśmy z chłopakami w Szczyrku. Będziemy upalać tutejsze trasy. Dobrze, jak tam, jest, panowie? Będziemy upalać. Hip-hopa najpierw na rozgrzewkę. Może coś polatamy z Bartusiem. Czy ja na pewno. Bartuś może się rozgrzeje, będzie leciał. Dokładnie. Ale wszystko, pamiętajcie, wszystko na spokojnie. Spokojnie. Tak, hasło naszego wyjazdu, na spokojnie. A drugie, panowie? Trzeba to wszystko wypić. Dokładnie. Dobra, my lecimy teraz na start pod bramkę hip-hop.pl. Widzimy się na starcie. Dobra, panowie, lecimy. Dobra, jesteśmy na starcie hip-hop.pl. Pierwszy raz w Szczyrku jesteśmy, także zjazd teraz będzie on-site. Dało radę. Raz, dwa, multka. Jakiś fajny stoliczek. Ale powiem wam, że... Wow! Że nie spodziewałem się, że to będzie aż tyle kamieni. Oj, trochę krzywo. Uuu, daleko! Objedziemy. O kurwa! O! No, może jednak jazda na hop on side nie jest taka dobra. Przehamuję. Wypompuję. Oj, tu. A, mogłem skoczyć. Kurde, strasznie wysokie wybicia i lądowania. Strasznie bardzo mało przelotu. Co tu mamy? A, multka. Teraz jeszcze mokre. Tam widziałem na dole shaperów. Ogarniają jeszcze trasy. Doprowadzają do porządku po zimie. Oj, za mała prędkość. Kurde, ale klimacik tutaj jest. Fajne bandy. Taki dropik. I raz, bandka. Wysoko. Zjeżdżamy, druga. Oj, sypko. Strasznie dużo luźnych kamieni. A tu co jest? Nie wiem. A, wiem. Trasa jest zamknięta tutaj. Jak tam? No, powiem ci, ciekawa. Niestety dużo jest takich momentów, których ja nie lubię. To znaczy podwójne garby, które tak, no, stosunkowo nie są trudne. Aczkolwiek cały czas ta psychika blokuje, żeby je przelecieć i nie zaryć przednim kołem. Ale jeden stolik mnie zdradził. Jeden stolik był taki ostry, wybicie, tak, no, że aż mnie zrzuciło z nóg. Na szczęście uratowałem prawą nogą, wylądowałem na pedale i dupą przysiadłem na przy już zjeździe na lądowanie. No to mnie zaskoczył jeden gapik w sumie, bo był taki niepozorny, a się idealnie przed lądowanie wkleiłem. Także nawet chyba, nawet nasi znajomi mieli to ostatnio nagrane na YouTubie, jak właśnie jechali w pociągu, też pierwszy raz on side na tej trasie i było szybkie zdziwko, jak zawodnik przed zaliczył glebę. Dobra, my szukamy małego objazdu, bo traska jest zamknięta. Tak jak mówiłem, shaperzy tam na dole ogarniają jeszcze trasy po zimie i widzimy się niżej. Mamy objazd, był po prostu, jakie kamienie, stolik zamknięty. Tu jest jakiś gap, dobra, za mała prędkość na to jest. Ale bandy tu są ładnie wyszejpowane, no. Powiem wam, że czysto bez kamieni, twarde, ubite, wygrabione świeżo. Dzięki.
Drop w bandę, drop w bandę. Fajny feature, przyznam. El Manuel. O, jest taki pasowy paski. Powolutku, pomalutku, dzięki panowie. Dobra, Martek dojechał, lecimy. Bartek coś tam marudzi, że bez czekania, że jak będziemy czekać i odpoczywać, to się nigdy nie nauczy nadążać. O, o kurwa. Dobra, trochę onieśmielające, jak na pierwszy raz. Weźmiemy mały, ale nie skoczymy całego. Jednak jazda on-site na takie stoliki to nie jest dobry pomysł. I dojeżdżamy do końca trasy Hip Hopa R. Bunkrów nie ma, a też jest fajnie. Jedziemy teraz Hip Hopa Flow. Hip Hopa Flow rusza z mojego skrzyżnego. I jak na pierwszy rzut oka, Flow jest. Bandka, bandka, bandka. Co tu mamy? Nie widzę. O, stoliczek. Drugi stoliczek. To już są takie. O, tam Otik biegnie. Traska czerwona. No tu te stoliki są o wiele przyjemniejsze. Mniejsze, widać co jest. Widać lądowanie. No tu prędkości nie było. Ty jedź, a nie gadasz tylko. Chłopie, chłopie. Spompujemy. Tu skoczymy. Chuj, kejsik. To ładnie poleciałem. Co tu? O kurde. Myślałem, że trasa w lewo jedzie. Jeśli mam być szczery. O, nie ma prędkości. A jednak jest. El Manuelo. Dupko zawinięte na bandzie. Przyjemny profil. To kurde sypkie trochę. Oj. Kaszolot niedolot. Ale to fakt, sypko jest. Przed chwilą widzieliśmy gościa, który skrzyżowanie przejeżdżał. Mało się nie wywalił. Dzięki. Dziena. Oj, to za duże. Zobaczyłem tylko tabliczkę GAP. Nie widzę lądowania. Mówię, nie no, objeżdżam. Oj. Przyjemne. Mimo tego, że on site, to śmiało, bo widziałem, jest lądowanie na tym GAPie. Kurde, za mało mam prędkości na te stoliki po bandach. Może mniej hebla, Arek, co? Pomogłoby. O,
Oj, szybko. Ej, bandy ładne. Fajne, wysokie. Oj, ale krzywo. Tu też case. Dobra, tego nie przejeżdżam. Tego na pewno nie skaczę, nie mam prędkości, bo wyhamowałem wcześniej. Kolejka w bandę, przyjemna. Co tu się, Arkadiusz, stało? Się przyjemnie leci. Jest prędkość. Oj, ale bandę to, Arkadiusz, nie tak się przyjeżdża. Fajny stoliczek. Przyjemnie się leci. Była prędkość, nie trzeba było korbić. Dobra, nie ma co stawać, lecimy dalej. Kurde, ciasne te bandy. Wypompowane bez korby. Dzięki. Jena. Zero prędkości, panie Arkadiuszu.
O, ale lędźwie dają po sobie znać. O, gap w ciemno? Why not? Dobra, mały postój, bo już plecy siadają. Lecimy dalej. Jo, spodziewałem się tu bandy. O, widzę fajną wędrową ścieżkę. Tu już nachylenie nie jest takie duże. Jest troszkę gorzej z tą prędkością, a korbić mi się nie chce. O, dobra, tu jest duży gap. Ominę go. Już jesteśmy po zjeździe całością trasy hip-hopa. Jak tam, panowie, wasze przemyślenia po zjeździe? No ja powiem szczerze, że nie jestem content. Mnie to tak zachwalają. Może dlatego, że dawno nie była ogarniana, nie wiem, ale ja bym tego ani hip-hopem, ani flow bym tego nie nazwał. Bandy są strasznie niewygodne, kamieniste. Jakieś dziwne wyprofilowania, że musisz dohamowywać, żeby się nie wypierdolić z tej bandy. No i... No mogliby się uczyć od tych, co robią trasy w Skolnitach. Naprawdę sporo do nauki przed nimi. Nie powiem, dla ludzi, co potrafią dobrze jeździć i latają, to ta trasa naprawdę może być fajna, jest długa, ciekawa. No ale dla... Patrz, no mówić tak. Mu nie ruszaj tego, bo ci się zakleiła dziura w oponie, to będzie rozdrapywać. Jak z trupa. No, generalnie tak jak mówi Przemo, trasa sama w sobie. No widać, wymaga, że jest poprawek. Długa, męcząca. Bandy są ciasne, to zauważyłem na pewno, że są bardzo ciasne bandy. Strasznie ciasne agrafki, a na wyjściu z bandy są stoliczki. No nie wiem, może nie ta technika u mnie, ale słabo z tym było. Dobra, to my teraz idziemy do auta uzupełnić wodę, zobaczyć jak koło Bartka i lecimy na... Bardziej... Trasy skierowane pod nasze harpagany OTX, BUI, OTS-ane. Dokładnie. To może być dużo ciekawsze. Dobra, lecimy.